Witam was z tej strony, słuchajcie, to jest kolejny odcinek, w którym gramy w Jalopy. Słuchajcie, tego nie zauważyłem. Przyznaję, że cholera jasna. Słuchajcie, graliśmy bez ruchu na drodze. Był włączony, więc teraz włączymy. Zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, gramy teraz od. To jest kolejny run już. Oczywiście teraz musimy go zresetować, bo już ktoś mi napisał w komentarzu, że te rzeczy, które mam w tym momencie w pojeździe, te przeszmuglowane oczywiście, one nie znikają, więc możemy się zatrzymać. Przy okazji, no, wrócimy do domu, zacznijmy od nowa gry i spróbujemy lepiej jakoś z tego wyjść, bo ten run był taki sobie. Był faktycznie taki sobie. Jesteśmy teraz w Jugosławii. Zanim odjedziemy z tej Jugosławii, chyba jest jakiś ruch na drodze, bo słyszałem, że coś trąbi. Zanim odjedziemy z tej Jugosławii, ja bym chciał, no właśnie, wyczaić, czy ktoś tu nam nie da darmowych pieniędzy, bo to zawsze byłoby miłe. Shit, jeszcze tutaj zostało. A, niech to, dobra, no trudno, tym razem nam się nie udało. Więc powinien być jakiś ruch na tych ulicach. No ja nie widzę tak naprawdę na razie, ale no zobaczymy. Trochę wiatr chawieje, bo dziwne dźwięki się wydają. Więc wracamy, w ogóle sprawdzę jeszcze na 100%, czy mamy wszystko. Mamy. Nie mieliśmy żadnych zestawów naprawczych, serio? Nie wiem, dziwne. Wracamy do domu. Okej, budzik teraz zadzwonił. Strasznie denerwujący ten budzik jest, dobra. I sprawdzimy, czy mamy te rzeczy na pewno. Siema. Mamy, czyli dobrze mówiliście, dobra. Nabierzemy podstawowe rzeczy, zrobimy. Chyba koła wszystkie wymienię nawet. I zestaw naprawczy też na pewno wezmę. Chyba wymienię wszystkie, bo to zawsze lepiej ze świeżymi jeździć, nie? Robimy sobie przegląd taki tego wszystkiego. Okej, silnik jest super. Filtr jest w niezłym stanie. Karburator jest w tragicznym stanie. Zapalnik może zostać, zostać może. Water tank, to ciulać tego water tanka. Nawet bateria jest w niezłym stanie. No i został nam jeszcze zestaw naprawczy, taki niedopalony do końca. Więc go sobie weźmiemy na zapas. Dalej wlejemy oczywiście paliwo. To jest podstawowa czynność. O Jezu, jest na fullu. O i teraz lint się zrobił. Trochę do dupy, bo wykorzystałem olej niepotrzebnie. Mamy olej jakiś? Nie. Czy to nam szkodzi? A, patrzcie, zmieści się tutaj. No dobra, niech będzie. No i koła wszystkie. Tak mi się wydaje, że wszystkie wymienimy. Użyję tego już. No dobra, przeniosę najpierw te koła wszystkie tutaj. Tego już użyję frajerstwa, żeby swojego nie używać. Tak naprawdę zapomniałem, jak to się nazywa. Lewarek pewnie. Dobra, no tego offroada wymienię. Tego też. Tu jest jedynka. Tu jest ładna zerowa. Kurde, tak były zepsute te koła? Serio? Na jednym kole jechaliśmy i nie było tak źle. Nie zarzucało jeszcze aż tak. Dziwne trochę. Licznik na to oznacza koło na czerwono. A, spisały się te kółka w jakiś sposób. Tu mamy jeszcze zapasowo oczywiście jeden łet, nie? Może się przydać kiedyś, nie? Wiadomo. Teraz zwykły będziemy używać. Będę tutaj dokręcać. Dzisiaj nie jestem jak super w formie, nie wiem, do nagrywania, bo jest niedziela i już mi się ferie kończą. Plus jeszcze, nie wiem, zmęczony trochę, bo siedziałem dość długo wczoraj. To była tak zwana zielona noc, nie? Ostatnia noc jakiegoś wydarzenia wielkiego, bądź jakiegoś ciągu. Kurde, nie wiem, jak to nazwać. No, ferie można wydarzeniem nazwać chyba tak. Tak mi się wydaje. No więc tak było, sobie posiedziałem, więc jestem trochę zmęczony i jeszcze trochę jest. Wiecie, jak to jest w niedzielę. Paliwa chyba nie musimy brać. Mamy. Kurde, ja się w ogóle nie martwię o to paliwo. Mam taki, kurde, wypieprzony zbiornik, że co dwie, nawet co trzy miasta dopiero muszę przytankować. Więc się nie martwię.
Wody chyba dalej właśnie trzeba, wszystko jest w dobrym stanie, chyba jedziemy. Tak mi się wydaje, sprawdzę, tak z ciekawości, bo nigdy nie patrzyłem, czy tutaj jeszcze coś może być. Bo tutaj w samouczku się wchodzi na górę i tu się wyciąga, coś się wyciąga, nie? Chyba dźwięki porobił twórca w tych miejscach, bo nie było nigdy dźwięków. Nie. W ogóle nasz dom, nie? Jesteśmy w jakimś... To też jest ciekawe, że prowadzimy zakład lajki, nie? Szkoda, że tylko, że nie możemy tam wejść, kupić czegoś na przykład od razu na start. Zobaczymy, czy ten goleś tam stoi, nie? Ale nie mogę, niestety. To nie jest My Summer Car, że mogę kliknąć i przez ścianę patrzeć. Chyba, że tu mogę wejść teraz, coś się zmieniło. Dla personelu nic, mogę światło zgasić. Dziwne miejsce na zapana, w sumie dobra, tam jest lampeczka taka mała. Zgasimy światła i chyba ruszamy, słuchajcie. Tu jeszcze zgaszę. Chyba, żeby ruszać. Będzie tylko trochę przyciążone wszystko. Bo faktycznie mamy dość sporo rzeczy ze sobą zabranych. Dobra. Weź to wyłącz, dobra. Nie to, Boże, znowu to samo, ja pierdzielę, zaczęło się. Okej. I do wszystkich 100 osób, które oglądają tą serię, dziękuję wam za to. Weźmiemy jakąś krótką trasę. Bo około 100 osób ogląda tą serię. W ogóle jestem ciekawy, że aż tyle. Ale, okej. Podoba mi się to, że tak około... Szto. Więc mam nadzieję, że będziecie dalej się świetnie bawić. Ja już niestety, no, zbliżam się do końca tej super serii. Bo coś czuję, że teraz tak się obłowimy, że kupię po prostu jakiś upgrade i powiem wam, że już nic więcej nie będę robił, bo po prostu zrobię... Co jest taki niski FPS? Kurde, 50? To z dnia na dzień ta gra chodzi coraz gorzej, słuchajcie. No patrzcie, jaki niski FPS. Może przeglądarkę zamknę. Coś to da? Muzyka się przerestowała na pewno. Kurde, dało, patrzcie, jest 60 klatek, ja pierdzielę. Pieprzona przeglądarka. Ale to naprawdę tam może 5% proca ta przeglądarka brała. Jak się obracam, to mnie trochę zacina. Ciekawe, może to jakaś lokacja jest źle zrobiona. Nie wiem, co się stało, tylko zwiększyłem trafik, a i tak nawet nie widzę nikogo na tej drodze. O. Fajnie. Co ten gościu w ogóle robi? Zawraca chyba. Bo stamtąd jechał. Kurde, wyprzedzimy go? Damy radę? Kurde, może damy. Chyba go dogoniamy. Wow, ludzie jeżdżą, mi się podoba. Wow. Wszyscy mają te same samochody praktycznie. Nie dogonimy go chyba. No i teraz trzeba będzie uważać na ludzi, kurde, na drodze. Żeby się nie rozbić, nie? O, z górki tylko przyspieszę trochę. Chyba niewiele przyspieszyłem, ale dobra. Podziwiajmy malownicze tereny Niemczech. Tak sobie twórca wyobraża, więc tak sobie tutaj zrobił grę. Ciekawa w ogóle sprawa, nie? Pewnie gościu pochodzi, nawet nie wiem skąd pochodzi gościu, ale pewnie jeździł po tych krajach wszystkich kiedyś. Bo zakładam, że ma przynajmniej 40 tam, czy tam 50 lat. I postanowił sobie grę zrobić na ten temat. Fajna sprawa, no. Jakąś podróż życia może odbył przez te kraje. Bardzo szkoda, że gra tak bliska Polakom, nie? Bo to Polacy też tak jeździli. Niestety nie dzieje się w Polsce, nie ma tutaj polskiej lokalizacji. Jedziemy tak tuż obok Polski, przez Niemcy, przez Czechy, ale nie jedziemy do Polski. Dobra. Mądrze to zrobię, bo tutaj goście jeżdżą, więc nie mogę przed tym stanąć. Może mi coś wjechać, dobra. Biorę łom oczywiście, chociaż nie mam miejsca dużo, więc olej najwyżej wyrzucę. Albo jak będzie jakiś alkohol, to fajki wyrzucę. No co ja się mogłem spodziewać, przecież kurde, ja nie mam szczęścia w tej grze nigdy. Że jak ja spotykam alkohol, to tylko w półkach na sklepie, nie? No, zero. O, widzicie, już bym przypierdzielił w gościa. Dobrze, mógł tak się patrzeć do tyłu, bo nawet wiecie, dobrze jest zaprojektowane to auto, bo bardzo dużo widać. Patrzcie, jak ja dużo widzę z tyłu. Nie to co na przykład w ciężarówce w My Summer Carze, nie, gdzie tam jest tylko takie okienko. Ja muszę wtedy się tak w lewo wychylać. Jeszcze ledwo i tak widzę.
Kurczę, wiecie, no, że mam ochotę na tego Majsa Mrka, tylko problem jest taki, że nie wiem, co tam robić już całkowicie. Jakby ta gra była większa trochę, no to może. Nie wiem, jakoś tak mnie wzięło na to. Może ja nie jestem jakimś specjalnym fanem takich gier, w ogóle jeżdżenia samochodem. Ale faktycznie przyjemnie mi się grało w jakieś Need for Speedy, The Crew czy takie rzeczy. W to mi się też bardzo przyjemnie gra. Takich gier nie ma dużo, niestety. Ale fajnie, że już są dwie takie gry. W ogóle są też Car Mechanic Simulator i taka stara gra, gdzie na Arandatiu widziałem materiał. Tam paczka była na moście. Dobra, podejdziemy do niej. Fajnie, że są takie gry. Stare nawet, czy jakieś nowe, tylko że gdzie można składać samochód, tylko że wiecie. Mnie bardziej interesuje to, że po złożeniu może tym samochodem jechać. To mnie bardziej interesuje, nie to, że można go złożyć. Chociaż faktycznie, no, w Majsa Merkarze tutaj twórca pojechał ostro z tym składaniem. Naprawdę zrobił bardzo porządną mechanikę tego. Ale na przykład jeżdżenie, lepsze jest wielopy, większe tereny. Jest co robić, szmuglować te rzeczy, nie tylko jeździć tak po prostu do sklepu czy coś. Po fajki. Ładnie, ładnie. No i paruwy. Ale fajki to jest niezła sprawa. 16, patrzcie, sprzedaż. Pamiętacie, że tam było ten? Tam było 5. A kupno było chyba za 12. Tu już wychodzimy na plus. Fajki już możemy sprzedawać. Alkohol ile kosztuje w Niemczech? 35. Za ile ja kupowałem? Za 15? Kurczę, nie wiem. Dajcie mi chwilę. Tak wiem, że tak głupio trochę. Wiem, że ten odcinek tak będzie dłuższy trochę. Ale ja sobie sprawdzę. Odpalę sobie poprzedni odcinek. On niestety tego nie pokaże, bo nie ma co. Na początku poprzedniego odcinka kupowałem, nie? Słuchajcie, kupowałem za 27. Okej. To znaczy, że jak tu sprzedam za 35, to będę na plusie i to sporo. Okej. Chyba lepiej na tym nie wyjdziemy. Więc będziemy już sprzedawać zaraz. Nie wiem, za ile fajki kupowałem, ale fajki chyba też kupowałem za 5 chyba kupowałem. Ja muszę sobie zapisywać, słuchajcie, bo to jest jakaś, to jest masakra. Te ceny wszystkiego w krajach. Dobra, to będzie stacja. W ogóle widać, patrzcie, połączenie, widzicie? Tu się normalnie droga powinna kończyć. Ale twórca modułowo zrobił gry, tutaj moduł się, jest kolejny po prostu stacji i tam się on nakłada. No, stację znamy klasyczną, już tyle razy w niej byliśmy. Serio? Przypieprzyłem w coś? Jak ja to zrobiłem? Nie wiem. Dobra. Co tam się zepsuło? Najpierw sprawdzę. Bo czy ja czuję, że się silnik na dwójkę zepsuł i jest na czerwono teraz? Kurde, ja wiedziałem, przecież to jest klasyka gatunku, no. To jest tak do dupy ten silnik. Kurde. Dobra, ile ona będzie miała pieniędzy? Najwyżej kupimy jakieś opony czy coś. Witam. Powinna tak po japońsku powiedzieć: Irasiaj! Za dużo się ponaoglądałem tego. Tych anime. Dobra, jeszcze jakiś ten? Jest. O Jezu, tych fajek to jest tyle, że ja pierdzielę. Za 16 aż się sprzedać można. Wow! Dużo! No już pewnie kasy nie ma. No. Kurde. Stówę tutaj zarobimy tylko. Jeszcze w mieście można to sprzedać, nie? To dwukrotnie. No chyba będziemy tak robić, że zarobimy, nic nie będziemy tu wymieniać. Chociaż możemy coś wymienić w sumie, ale nie wiem co. Mogę kupić jeden zestaw naprawczy i tamten służyć do końca.
Wtedy jeszcze jedną fajkę wrzucę. Bo paliwa chyba nie ma co, no zaraz zobaczymy. Zresztą ile mam paliwa. Chyba 125 ma tych marek. O Jezu, 4 litry nam zeszły tylko, boż. Dobra, i ten zestaw służy jedno użycie ma chyba tylko. Naprawię silnik w takim razie. O, jeszcze jedno, nieźle. Dobra, no. Airo. Okej. Bierzemy portfel i robimy trade'a. Ale wciąż mało pieniędzy będziemy mieli. Nie wiem, jak to tak dziwnie wychodzi. Straszne to jest. 200, dobra, to nie tak mało. Jest okej, okay, jest okej. Okay. 200. Tak 300 byśmy mogli wycisnąć. Tak myślę, jak to sprzedamy. O Jezu, ale to jest dużo tego, strasznie. Jak fajek nie będzie można przynosić do kolejnego kraju, to będzie lipa kompletna. Ale patrzcie, jaki szybki odcinek. Jedziemy tak sprawnie wszystko. Chyba nowy utwór z gry to jest. Też was przepraszam, dzisiaj trochę słabszy jest framerate. Nie wiem czemu tak gra chodzi. Znowu coś zahaczyłem, Boże. Może światło odpalimy? Nie to! Światło po lewej są, idioto. Boże, jak ja dawno samochodem normalnym nie jeździłem, to wiecie? Ja tak rzadko jeżdżę dość, ale jak jeżdżę to tak zwykle daleko, bo nie wiem, na przykład jest jakaś impreza i ja zawsze zostaję tym super kierowcą, który nie pije i musi jeździć. Dobra, zastanów się, Neku. Czy tutaj będzie pod prąd, jak skręcę? Czy ja będę w stanie zmienić pas? Chyba nie. Chyba zrobiłem ten sam błąd co parę odcinków temu, jeszcze jak nagrywałem tą grę w tamtym roku. Wydaje mi się, że też tak przejechałem. Tak śmiesznie jakoś. Dobra, załóżmy, że tego nie widzieliście. Bo tego nie było. Nie, tego nie byłem. Zresztą nawet mam nazwę już odcinka tego, to by się nazywał po prostu ruch drogowy. Bo jest tutaj ruch drogowy. Przejadę potem? Easy peasy. A nie, zgniotło się. A tam jeszcze zostały jakieś frajerki. Frajerki, Boże! Echo! Parówki zostały, parówy. Dobra, idziemy w lewo. Ciach tam. Teraz się trochę rozpędzimy. Need for speed, uwaga. Muszę szybko opanować prędkość. W lewo spojrzałem, patrzę, a przezorny kierowca teraz. Jak wiecie, jak jest takie powiedzenie, że prawdziwy informatyk nawet na drodze jednokierunkowej przechodząc przez nią będzie patrzał, spojrzy się w obie strony, no. Z prawdziwym informatykiem i zawsze sprawdzi, czy nic się nie tego, nie czai się jakiś błąd czy coś, no wiadomo, w kodzie na przykład, no wiadomo o co chodzi. Trzeba sprawdzać błędy w kodzie, sprawdzać, kurde. No, sprawdzać, lepiej być po prostu sumiennym, nie robić tych błędów, wiecie o co chodzi. Nie chodzi o to, żeby na pamięć się uczyć czegoś i... Może o to chodzi, nie chodzi o to mi, że ludzie się uczą na pamięć samych funkcji, o, na przykład, albo jakiś ciągu i oni piszą to i nie wiedzą co piszą i jak robią błąd, to nie wiedzą, że go robią, bo na przykład jak ja piszę i widzę, że na przykład zrobiłem literówkę, no to widzę, że zrobiłem tą literówkę, bo po prostu, no czaję o co chodzi z tym programem i jestem świadomy tego, no. Zresztą jak ktoś pisał program bez pojęcia jak napisać, no to chyba by go nie napisał, chyba żeby go zrobił na poradnikach z YouTube'a. W ten oto sposób, słuchajcie, dużo takich shitowych gier wyszło na Steam'a, ale też parę takich nie najgorszych, no. Poradniki, dobra sprawa. Widzę, że wracamy do naszych 30 klatek w miastach, bo to mi się podoba. Old school pełną gębą. Chyba pojechałem trochę za mocno za przodu. I na nieszczęście nie widzę sklepu na górze. Też to jest chyba ten układ z...
Z placykiem po środku, tak mi się wydaje. Nie, to jest układ ten taki z tym, z budynkiem po środku. Dobra, tam jest motel. A shop będzie naprzeciwko niego, no pewnie. Znowu mi się silnik zepsuł. Ja pierdzielę. Dobra. Chyba silnik kupię w pierwszej kolejności, bo to jest... To jest kurde tragedia. Nie, nie będę tankował przecież. No patrzcie, ile paliwa mam. Ja pierdzielę. 25% mi zeszło na całą trasę. Ja mogę przejechać 4 trasy, całą grę mogę przejechać i będę miał paliwo jeszcze. Oczywiście jak krótkie trasy będą. Dobra. Co tam się spierdzieliło znowu? Silnik na zero się zepsuł, czy co? O, karburator na dwójkę. Dobra, nieźle. Patrzcie, opory się nawet zaczęły psuć. Boże. Silnik na dwójkę to klasyka. To na dwójkę. Przecież to naprawiałem. I karburator się zepsuł. Wszystko się psuje, ja pierdzielę. O, nie wiem, czy to sprzedam wszystko, ale postaram się. Najwyżej kupię jakiś zestaw naprawczy. Tu nic nie ma, kolesiu, popatrzcie. Okej, no zarobiliśmy. Czyli wiadomo, że jak się gra w tą grę, wyjdzie się teraz do Jugosławii i kupi się jakieś pierdoły w Jugosławii, to najlepiej to w Niemczech strać. Patrzcie, jednej flaszki nie sprzedałem. W Niemczech, widzę, wszystko jest drogie. Nie wiem, czy już w ogóle coś jeszcze sprzedam, bo tak patrzę, już kolesiuwa nie ma pieniędzy. A patrzcie, ile mi jeszcze zostało, flaki, flaszek. Boże, zostało mi tyle tych papierosów. O, tam ma więcej pieniędzy. Dobra, 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 załapałem. Może z 200 będzie miało, to mi się przyda bardzo. Bo już sobie auto ulepszy, będzie jakiś upgrade do odcinku. O, o, cicho, cicho, 200. 200 już zarabiam. Na stówę jeszcze jeden zestaw naprawczy kupuję, żeby to ponaprawiać. Bez silnika, bo silnik ulepszam oczywiście. Aj, 213, dobra, to jest dużo, to jest dużo. Nie, ona nie ma zestawów naprawczych. Shit, co ja mogę u niej kupić? Nic, dobra. Nie ma zestawu, nie kupujemy zestawu. Bierzemy te pieniądze. Kurde, jak dużo. Będę miał ponad 400, dobra. To mi się podoba, to mi się podoba, kurde. Zarabiamy. O tak, dobra. Na 400 można coś kupić. Pytanie, czy ja będę chciał to robić, nie? Bo wiadomo, że będę spłukany dość. Jak kupię coś za 400, ale spróbuję coś za 350 może kupić? Gdzie paliwo drogie nie jest, a ja tylko kupuję właściwie na tych zestawy naprawcze. No i największy zakup to jest przy drugim mieście koło, ja w drugim mieście będę musiał koło kupić. Chyba, że jakoś do trzeciego dojadę. Ostatnio, pamiętacie, jak graliśmy, to dojechałem do... Dojechałem do czwartego miasta na kołach z pierwszego. Nie, z początku gry nawet to były koła. Tak, z początku gry to były koła. Oczywiście były wszystkie na zero, ale dojechałem. Pamiętacie to? Więc zobaczymy. No, zobaczymy. Może jakieś kupię pierdoły. Ja wiem, że tutaj nie kupię lepszych, czy tam jakichś sportowych. Czy jakiś kurde, kurde, nie wiem, z włókna szklanego, bo te koła to jest po prostu jakaś porażka w tej grze. Wyłącz ten silnik, proszę. Ale spróbujemy coś kupić. Może jakiś ten... Rak na... Rak. No na rak to się nazywa rak. Szafeczka na narzędzia. Albo ten silnik, no kurde. 440. Patrzcie, jak mi niewiele brakuje do najlepszego silnika. Ile rak kosztuje? 300. Dobra, kupuję raka, bo to 300 tylko. Chociaż mamy dużo pieniędzy. Chyba ponad 100 będziemy mieli coś. Tak 120, 130. Sprawdźmy to. 112, no to jest sporo, przeżyjemy z tym. Ale mamy jakiś upgrade chociaż. Dobra. O! Za darmo dostajemy to? Ile w ogóle kosztują te? 12.
10. Sporo. Można by to zatrzymać. Do czego jest ten klucz? Mogę na przykład coś naprawić jednorazowo? Co zapis? Coś takiego? Do czego jest ten klucz? Sprawdźmy to. Czego jest ten klucz? Może koło mogę naprawić czy coś, nie? Ale zarąbiste to jest! O kurde! Patrzcie, bo jak to wyrzucę, no to wraca do tego. Ja. Dobra, do czego jest ten klucz? Nie mogę na przykład, nie wiem, wyrzucić czegoś i to naprawić ekspresowo? Nie. Kurde, dlaczego może być klucz? Ciekaw jestem. Dobra, ale to jest zarąbiste. Patrzcie, jakie to jest piękne. Okej. Sprawdźmy. Może jest napisane gdzieś, kurde. A ja o tym nie wiem. Może było napisane, bo teraz już chyba będzie tylko upgrade do drugiego, nie? No nie, jest jeden tylko. Level 1. Czekajcie. Jalopyki. Dobra, tak to nie sprawdzę. Wikipedia jest do jalopy. Dobra, dobra, dobra. Items. Czy tam components? From shops. Tool rack. Kurde, aż trzy wersje są tool racka, można je ulepszać. Dobra, patrzę na Wikipedii. Słuchajcie, dobra, widzę o co chodzi. Bronze spanner, czyli to, pozwala naprawić dowolną część do 33%. Można go użyć dwa razy na czymś, czyli jak naprawisz, jak coś ma 4 wytrzymałości i naprawiasz do 1 trzeciej, to jest chyba 1,33, coś takiego. I można potem tego użyć, będzie 1,67, coś takiego potem. Więc można tego używać, słuchajcie, do naprawy czegoś, co ma 0 wytrzymałości. A nic takiego nie mam. Więc właściwie nie wypróbuję tego na razie. Ale to jest zarąbiste i to jeszcze można, słuchajcie, ulepszyć. To można ulepszyć. Bo są tool racki, jeszcze są tool rack dwójka. Wtedy jest silver spanner w środku. I silverowy do 66% pozwala naprawić. A złoty? Słuchajcie, a złoty? Złoty potrafię naprawić do 100% cokolwiek. Jak będę miał, słuchajcie, trzeci poziom tego, to ja nie będę musiał w ogóle kupować zestawów naprawczych. Ja będę mógł, słuchajcie, wszystko sobie naprawiać. A ta gra mnie teraz zainteresowała nieźle. Dobra. Czyli robimy tak, żeby mieć ten tool rack na trzecim poziomie. Wtedy będziemy mogli naprawiać nieskończoną ilość razy każdy komponent. Gra się wtedy staje złamana kompletnie i nie będziemy mogli się martwić o zepsucie. Oprócz tych kół, kurde. Pytanie, co się stało z tym na górze? Tym dodatkowym roof rackiem, bo to jest napisane.
Bo ja tego nie widzę nigdzie. Kiedyś był taki rufrak, nie? Na górze. Dobra. Jedziemy do hotelu. Ja się dowiedziałem tutaj sporo ciekawych rzeczy. Więc w tym momencie nie musimy się martwić, że coś nam się na zero zepsuje, bo to i tak naprawimy, nawet jak nie będziemy mieli pieniędzy. To jest zarąbiste. Jak ulepszymy no, to będzie ciekawe. Już chyba jak już będę miał tego srebrny, to zrezygnuję z zestawów naprawczych. Pytanie, ile on kosztuje, bo nie sprawdziłem. Może kosztować drogo. Sprawdzę. Ile drugopoziomowy kosztuje? 400. A trzecia pewnie 500. 500, no, dużo kosztują. Musielibyśmy całą trasę przejechać. Znowu na końcu kupić alkohol i papierosy i sprzedać to, i może byśmy mieli te 400. Znaczy, mieliśmy teraz nawet te 400. Okej, dobra, a to jest chyba, wiecie, nawet jeszcze będzie dużo odcinków z tej gry, skoro tak mnie to zainteresowało. Chyba dobrze zaparkowałem tym razem jakimś cudem. Patrzcie, że nie jesteśmy przeciążeni, nie? Ciekawe. Może teraz to chyba nie waży w ogóle, tak mi się wydaje, ten zestaw. On nic nie waży i mnie nie przeciąża. Wow. Dobra, rano jeszcze fajki tutaj sprzedamy. Więc chyba będę was prosił o komentarz, który będziecie mi mówić, że mam sprzedać fajki. Tak jak było poprzednio. Chociaż ja chyba zapamiętam. To chyba zapamiętam. Jak nie, to przypomnijcie. Znowu będzie kurde milion komentarzy. 20, dobra. Jest ok, 1B. No to mój pokój, jestem idiotą. Pukam do swojego pokoju, z którego mam klucz, nie? Jeszcze by się okazało, że ktoś by mi odpukał, nie? I potem wchodzę i nikogo nie ma i takie. Że wiedziałbym, że to bug gry, ale. No wiecie, takie uczucie byłoby, jakby tam duch był, czy coś. Dobra, słuchajcie, do kolejnego odcinka, na razie i cześć.